Siemaneczko, dziewczynki, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Tales of Raven, ponieważ mamy nową aktualizację wersji demo, w której będziemy mogli jechać na zawody w końcu. Uwaga, uwaga, te zawody będą się odbywać na zewnątrz. W końcu będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda krajobraz, jak wygląda właśnie ten świat na zewnątrz. Taki filmik wam się podoba, to oczywiście subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Będę wam bardzo wdzięczna. Lecimy po 5000 na początek, niech będzie, bo 10 to widzę, że dla was za dużo. Więc na razie lecimy po 5000 subskrypcji. Dzięki, że jesteście. Zapraszam do oglądania. Startujemy. Widzicie, odblokowało nam się competition, czyli zawody. Polecimy competition. Mamy odblokowane na razie mount coś tam, coś tam. Jak widzicie, już brałam udział w tych zawodach, żeby sprawdzić, jak właśnie to się sprawuje. I jestem zaskoczona, ale dzisiaj wam nagrywam, więc lecimy sobie. Dobra, proszę państwa, tak to wygląda, zobaczcie. Na razie widzę, że mamy ułatwienie, że strzałka nam pokazuje. Ale to chyba na samym początku, o ile się nie mylę. Potem będziemy musieli patrzeć na numer przeszkód, żeby je skoczyć. Ja już mniej więcej ułożenie znam tych przeszkód, więc lecimy. Piękny. Łopanie, łopanie. Prawie wyrobiliśmy. Bo tutaj tak dziwnie zrobili dwójeczkę. Lecimy szereg. O panie. Kurde. No, bad string. Się nie dziwię. No i... poptoka. Pierwsze zawody Webi. Zapraszamy. Chociaż już powiem wam szczerze, że nauczyłam się bardziej sterować tym koniem. No niestety, w lewym dolnym rogu widzicie, pisze Next Jump 5. Więc też jest takie ułatwienie, którą przeszkodę... O, panie! Mamy przeskoczyć. Widzę, że jeszcze raz muszę, bo nie zaliczyło. No i tak to jest właśnie, jak się najedziecie, to koń nie skacze. I tak to bywa. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Teraz tu mamy na podejście szósteczkę. Pięknie. Siódemeczka. Ósemeczka. Ojajajajaj. No wiem, że źle odmierzone, wiem. To szkoda, że nie można sobie konia wybrać, na którym jedziemy takowe zawody. Dobra, zaliczyło. Ajajajć. Zenek. Ale widzę, że ten koń się nie rozpędza tak do przeszkód, jak to na ujeżdżalni. Więc jest ułatwienie na pewno. Super. Ej, dziesiątka teraz tam? Co oni skminili? A nie, serio nie zaliczyło mi tego? Patrzcie, nie zaliczyło mi tego. A przecież skoczyłam. Nie zaliczyło mi tego, no to świetnie. Dobra, jest. Dawaj, Zenek! Jest. A gdzie 11? Gdzie 11? Halo! Matko jedyna! Gdzie jest 11? 14 to jest tu. Tu jest 11, dobra. Op! Co to było? Przepraszam bardzo. Za szybko spację wcisnęłam. Teraz 13. Pięknie. Pięknie, jest. No i to by było na tyle. I tak wyglądają właśnie te zawody. Ale co sądzicie o krajobrazie? Dajcie znać. A weźmiemy sobie Reading Free, na przykład Rosę. Dobra. I teraz może... aha, teraz będzie gdzie. Pojedziemy sobie pod te drzwi. Bo ja chcę w końcu, żeby można było po mapie jeździć, a nie, kurczę, tutaj na tej ujeżdżalni ciągle. Znaczy, czy tam się coś wyświetli? Nie, nic się nie wyświetla, proszę państwa. Kurczę!
Wyjść, ja chcę wyjść. Kurde mol, ale zobaczcie tam za oknem, no przepięknie to wygląda ta zima. Jejku. No cóż, no nic. Z tego co widziałam na grupie, to pisała dziewczyna, nie wiem czy to dziewczyna tworzy tą grę, czy parę osób pewnie też, ale pisali, że Switch kamera nie działa. Czyli perspektywa pierwszej osoby, widzicie, klikam C i nic się nie dzieje. Bo nad tym pracują, także jestem zaskoczona, bo mówiłam właśnie, że tak dziwnie jakoś to wygląda ta perspektywa pierwszej osoby. I widzicie, pracują nad tym, więc jestem ciekawa, co właśnie z tą perspektywą zrobią. Bam, stoimy. Cenek. O, widzicie, tu od razu pisze Eto Interact. Dobra. A dawajcie sobie piąteczkę, weźmiemy. 150, ponoć 160 może skakać już, bo też aktualizacja była, więc zobaczymy 160. Czy Rosa skoczy 160? Oto jest pytanie. O, widzicie? Tutaj koń się na przykład rozpędza. Ej, ej, dobra, 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 dobra. A ten okser, no ten okser jakby skoczyła, no to nieźle. O! Je, skoczyła jednak, kurde. Wow! No to nieźle, widzicie? To kurde, ja źle coś kieruję. Wow, wow. Tu znalazłem. Kurde, ta przeszkoda. Widzicie, to ta przeszkoda jest wyższa od niej, nie? Ja pierniczę, matko jedyna. O, jak szybko przeniknąć przez przeszkodę i jej nie zwalić. Zapraszam, tutorial Wewi. Jak zbagować grę? To tylko ja tak potrafię, nie? Raz, dwa. Kurcze. Powiem wam, że nie jest łatwo, nie jest łatwo. Ale coraz bardziej mi się ta gra podoba. Bo jest strasznie realistyczna. Dobra, lecimy sobie jeszcze raz tutaj na przykład. Nie. Dobra, w przeszkodę, co ja tam będę się... Kurczę, które ona skoczyła? Te takie małe skoczyła. Dobra, zobaczmy to. Jest! Pociągła za sobą... Wow! No! Zwala za każdym razem. Ale przed państwa mamy sukces, bo skacze. Wow! No i koniec. Dobra, nie męczymy już jej. Wiem, że to gra spokojnie. Ale widzicie, że no po prostu nie skacze tego 1,60 m. Da się, ale myślę, że z treningiem będzie lepiej, nie? Będzie mogła skakać na przykład już wyższe przeszkody. Damy 1,50 m i cyk. O, 1,50 m ponad skacze. Sprawdźmy to. No! No, Rosa, powiem ci! No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Kurde mol. Nawet 1,50 m nie skaczesz już? O, jest, dobra, udało się. Jest. Tutaj źle wymierzone. Mogłam ją trochę przytrzymać, bo widzicie... A ten szereg, jak sobie polecimy, to będzie sztosik. Dobra, proszę państwa, lecimy ten piękny szereg tutaj. Nie wiem dlaczego, ale jak za każdym razem teraz nagrywam tą grę, to tutaj nagrywam też te skoki, ale to jest super! Wow! Pierwszy raz mi się udało szereg jakikolwiek na czysto przejechać. No, tutaj słabo, słabo, słabo. O, tak, z drogiem na szyi pojedź. Dobry plan. Mamy tutaj jeszcze taką przeszkodę. Podwójne oksery, no dobra. Nie, nie udało się. Wow.
Yeah! Pięknie. Wow, to mi się udało. No, zwaliła. I hop. Ona jeszcze ma czas, słuchajcie, sobie głową machnąć w trakcie skoku. Ja i tu już nie skoczyła. Ale te slow motion mi się podoba mega. Nie wiem jak wam. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba ten slow motion. Kurczę, nie udało się. No te przeszkody wyższe od niej, a skacze. Chyba ona najwyżej skacze z tych koni wszystkich trzech. O ile się nie mylę. Jej, prrt. Piękne zatrzymanie. Zaraz zobaczymy. Rosa... 130? Aha, no to nieźle. Ciekawe, co to będzie za koń tutaj w czwóreczce, można tak to ująć. Jestem ciekawa, czekam strasznie. Fajnie jakby właśnie były rasy, nie? Bo widzicie, tutaj ja nie widzę, żeby była rasa. Chociaż Save Gelding nie. Nie piszę, co to jest za rasa konia. Equestrian Handbook też widzę w trakcie robienia, bo nie da się w ogóle kliknąć tutaj w nic. No dobra, proszę państwa. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrybowaniu kanału. Ja się z wami żegnam. I widzimy się w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się. Cześć.